delegację ze szkół partnerskich tego projektu. Jest to 30-osobowa delegacja dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół z Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Rumunii i Norwegii. Chcielibyśmy się zajmować podróżą zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym. Chcielibyśmy również wdrażać ideę zrównoważonej turystyki i promować ideę właśnie takiego odpowiedzialnego podróżowania. Uczniowie ze wszystkich szkół członkowskich przygotowywali prezentację dotyczącą etymologii nazw krajów oraz miejscowości, z których pochodzą i charakterystycznych dla danego regionu. Kolegom z zagranicy pokazaliśmy Polskę, przedstawiliśmy im nasze symbole, przedstawiliśmy im kilka legend o smoku wawelskim, o szepczyku dratewce. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy o Polsce. Po raz pierwszy jadłam bigos. Z pewnością jeszcze tu wrócę. Pokazałem w prezentacji, że Hiszpania to nie tylko FC Barcelona i piękne plaże, ale także niesamowicie bogata historia i ciekawe tradycje. Nazwa mojego kraju oznacza droga na północ. Opowiedziałam kolegom z Polski wiele na temat naszej historii, choć i wy, Polacy, macie ją naprawdę bogatą. Czekamy na wasze odwiedziny w Norwegii.